Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Dzień dobry, witajcie w czwartek. W czwartek, dzisiaj jest Dzień Mężczyzn. Także wszyscy panowie, wszystkiego co najlepsze dla was. A co najlepsze to sami wiecie, dużo zdrowia i spełnienia marzeń. Takie tradycyjne, ale zdrowie najważniejsze, także tak. O matko, jak mnie tu prześwietla. Muszę tu gdzieś postawić. Ubieram się, słuchajcie, do treningu. Skomplikowana sprawa na tej umywalce. Ubieram się do treningu i tak mi się nie chce. Nawet nie wiecie, teraz godzina. Pół do prawie drugiej, trochę dalej. No, kupski akad widzieliście. Później jak wrócę, to wam opowiem, jaki numer w ogóle wyszedł z tym tiramisu. Dobrze, że mi oświeciło praktycznie przed całym spaniem, co ja bym za niespodziankę nie wypał zrobiła. Ale dobra, najważniejsze, że przyszło mi to w miarę do głowy. Słuchaj, ja w ogóle usta mam. Muszę sobie jeszcze nakremować. I tak, idę zrobić właśnie ten trening. Jak to idzie mi pod górkę, słuchajcie. Jak mi się tego nie chce. I robię tylko to dlatego, bo wiem, że to robi dobrze dla mnie. Tak. Więc stwierdziłam, że przyjdę, kiedyś się ubieram. Trochę wam pomarudzę. Kto nie biega, ten mi da siły, żebym ja miała siły biegać. Najśmieszniejsze jest to zawsze rano. Rano, tak, już jest popołudnie. No ale rano, jak obudzę się, to zastanawiam się, którędy pobiec trasą, bo tak trochę jest, że jak sobie tak powymyślam te wszystkie trasy danego dnia, trasę, jakoś tak się lepiej chce biegać, trochę więcej motywacji jest. W czasie biegu w ogóle się zmieniają plany, wychodzi jeszcze inna trasa, bo tam się coś dzieje. Wiecie co, ja w ogóle nie lubię tych wszystkich fachowców, muszę tu stać dalej, którzy, nie wiem, robią ogrodzenia, budują się, bo oni po prostu, ich tam nie ma jeden człowiek, tam jest od razu ich pięciu i oni od razu się wszyscy muszą patrzeć, bo kobieta biegnie. I ja tego tak nie lubię, jak co oni się patrzą? Oni nie mogą zająć się robotą? No. I tak tiramisu ode mnie dzisiaj nie dostał. A tiramisu podobno wyszło bardzo dobre. Także tak. Słuchajcie, to są dresy takie, wiecie jakie dresy? Takie, żeby ściorać, a było ciepło. Taką jeszcze porą pokazuje mi dzisiaj w ogóle trzy. Kominiarka. Bo wczoraj nie widziałam i tak mi uszy bolały prawe. Dlaczego prawa, a nie lewa też? Także zabezpieczam się tutaj wszędzie. Jeszcze muszę wziąć daszek. To schowałam. W ogóle Kamil ostatnio, byliśmy wtedy. I kupowałam sobie gumki. Takie do włosów. On do mnie mówi, tylko kupisz te gumki i kupujesz. Ostatnio odkryłam, gdzie ja zgubiłam takie, gdzie, dlaczego ja gubię takie gumki. Słuchajcie, po treningu jak wracam, to niektóre te gumki mam śliskie włosy i one po prostu, wiecie, jak one tak obijają o mnie, to po prostu gdzieś się ześlizgują i spadają i no, nie kaptur, nie pojdzie ten. Także no, idę po ten daszek. Wiem, pięknie wyglądam, ale tak wygląda człowiek do treningu, żeby zadbać o swoje zdrowie. Nie pamiętam, kiedy byłam chora i nie chcę pamiętać. Ani sobie nic przypominać. Matko kochana, rozrabiam. O tak, witajcie w garderobie. Nie chcę sobie nic przypominać. Dlatego chcę być zdrowa. Ale rękawiczki? Dobra, zobaczcie, czego wezmę. Są kieszenie. Śniadanie jadłam. Koło 9, 10, także już dawno, wiecie, nic tam mi nie będzie podczas biegania się przeszkadzać. O, tak to się mówi. Brakuje mi słowa. Odbijać.
można odbijać, to ewentualnie może. No. Także tak. Taki to czwartek. Jakiś taki rozlazły. No i chciałam zrobić też dla Kamila flaczki. I wiecie, ani tych flaczek nie robiłam, bo mu się marzą. Tak. Marzą mu się flaczki, żeby zjeść już, nie pamiętam od kiedy, ale już od bardzo dawna. A tak jak mówię, ja nie robiłam nigdy flaczków. Wszystko wzięłam. No i tam znalazłam parę przepisów, bo wiadomo, jak w tym internecie przepisy są, a niektóre się nie nadają. W ogóle nie wiem, czemu się patrzy cały czas w ekran. Ja się nie nauczę, słuchajcie. Już nagrywam ile czasu i się nie nauczę. Przyszłam do tego, muszę wziąć pilota. Rozmarować usta. I się patrzą w obiekty. A, no i z tymi przepisami z flaczkami. Z tyle flaczków. Przepisów, że mówię, dobra, zrobię screena. Wyślę mojej mamie, bo nie było jej w domu. Czy ten przepis, który wysłałam, się nadaje, bo chcę zrobić. Akurat była na zakupach, powiedziała, słuchaj, to jest co, to ja ci kupię. Flaki. No to mówię, to zakupisz jeszcze tam. Pięć z kurczaka, wołowina. Nie wiem, czy ona kupiła wołowinę. No i warzywa. Wrzucę do czego, to chyba miała w domu, bo na dole się odmraża w misce mięso. A w ogóle to jest ziaja. Ja bardzo lubię ziaja i pomadki. Pomarańczowa. Więc może wiecie, tak, że nie będę musiała robić ja, tylko mama. Zobaczymy. Ale nie, że ja nie gotuję. Kiedyś, słuchajcie, nawet miałam okazję robić stroganową. Dla około ponad, bo tam trochę osób było, tak ponad 40 osób robiłam stroganową, ale jaka to była stroganowa konkretnie, jakaś tam woda, tylko taka konkret, jakiego tam mięsa nie było, a co było, na tamte czasy jadłam stroganową, może jadłam, nie wiem, nie pamiętam, chyba tak. Dobra, także idę, usta nasmarowane. Ubrana, jeszcze tylko skarpetki założę i idę. Każdego dnia też sobie myślę, a może Ewelina już zrezygnujesz, nie będziesz. Ale tak sobie myślę, póki jeszcze daję radę, a jakoś daję radę, no to biegnę, nie? Dzisiaj może tylko po lesie pobiegam. Wczoraj też sobie obiecywałam, że będę tylko po lesie biegać. Oczywiście panowie od ogrodzenia robili ogrodzenie, bramy, coś tam, nie wiem, coś tam robili. No i to, co powiedziałam wcześniej, zainteresowanie duże, bo kobieta biegnie. Więc przebiegłam koło, wpadając do lasu i wypadając. Nie powtórzyłam, jeszcze powinnam dwa razy, żeby była piątka i do domu. Pobiegłam dalej, bo nie lubię. Dobra, nic. Żegnam się z wami, zostawiam was tutaj. Odezwę się, jak wrócę z treningu. Może z wami zrobię pranka. A jak nie pranka, to przyjdę, jak się umyję. Tak. Także trzymajcie za mnie kciuki. Do później. Wróciłam. Było piekielsko trudno. Dominik się pyta, co ze słowniczkami ma zrobić. Mówię, niech zostawi na pokolenie kolejne. Mówi, no ja byłem pokoleniem kolejnym, nie skorzystałem wcale. O co w tym chodzi? Miał po mnie. Było totalnie beznadziejnie dzisiaj. Tempo tragiczne. Chyba czekajcie, niech ja to ściągnę, bo gorąco. Już wam pokazuję. Na kilometr 6,41. Dowód mojego. Dzisiaj, gdzie to jest? Czekajcie. 5 kilometrów. O, ile na kilometr cały czas. Co to jest? I kalorii spalonych. 330. A pokażę wam na dowód na przykład wczorajszego dnia. Bo było lepiej. Bo na przykład było. Tu macie datę, żebyście nie pomyśleli, że oszukuję. Dzisiaj jest 10, bo dzień mężczyzn. Wczoraj był 9. O. To na kilometr zrobiłam 6. Kurczę. 6,28. Widzicie? A dzisiaj było 6,41. No. Dobrze, rozbieram się z tych manatek.
zostaje prank do zrobienia. Oczywiście, o jaka jestem piękna. Oczywiście panowie od płotów byli i byli też zainteresowani kobietą biegającą. Jak ja to lubię. Tak myślę, że ona jest dzisiaj pogoda, to też mi na bank prześchnie oczy się kicie. Cześć! Gdzie jesteś? Pokaż się tu im. Przywitaj się. No. Cześć, tak, racja. Para nie mi wyschnie, chodzi mi o ciuchy o treningu. Tak, Czesławie. No. Także zaraz robimy pranka. Nie, nie mam żadnych przekąsek. Znowu są ode mnie przekąski. Jest niemożliwe. O, wody masz? Piję tą miseczkę, którą mu dałam. Oj, gorąco. Także idziemy robić pranka. Włączymy ze stoperę. Patrzę, czy idzie. Gdzie ty jesteś? Stoper i jedziemy 20 set. Co mi się tu nałączało? Dobra, idzie. A ty co, przyszłeś mi? No zostaw grzybki. Dupa do góry, każ za nimi trzymać i ściskać. Dobra, jedziemy, jedziemy. No i nauczysz się. Stop. 22. Nauczysz się odmian, jabłek. Skąd wiesz, może ciebie taka książka nie interesowała, a na przykład twoich dzieci będzie interesować. No ale encyklopedia i na takie rzeczy albo słowniczki do pracy. No to weź sobie znać karton, w chatce jest, poskleję i włóż te wszystkie książki i wyniesiesz do chatki. A ja przy ciebie nie włączyłam stopera 30 sekund. Ech, dobra, załóżmy, że minęło już 15. Czaisz? No tam będzie leżeć bez sensu. Inni książki kupują, a ty wyrzucasz? Marnotrawstwo. Tak, na pewno nie kupują. Bo ty wiesz, co oni kupują. Dobra. Zagadał mnie. Nie jestem chora. To zbieganie. Włączamy stoper. Jedziemy 20 sekund. Może tak bokiem wam się pokażę, żebyście mnie widzieli. Czesiu, gdzie jesteś? Nawet nie wiem, czy on pożre, czy to jest. I przestałam wypisywać notatkę codziennie. Muszę nadrobić. Mam tam około paru dni. A nawet prank dzisiaj idzie słabo. Jest. Włączamy 30 sekund przerwy. No. Także zaraz idę się umyć. Widzę, że te flaki się już prawie rozmroziły. Wrzucę je do wody, tylko nie wiem, czy ze solą. O, ta na przykład książka idealnie pasuje do twojej podkoszulki. O. No mówię ci, zostaw. Ty byś wszystko tylko powyrzucał. Ale ja... A potem będziesz kupywać. Ja muszę sobie zrobić miejsce na nowe książki. Zacznę czytać nowe książki, mówię ci. Przerwa. A jaki ty będziesz czytał? No nie wiem. Zeruj start. Zobaczymy. Ty nie na czytasz książek, nie ściemniej mi tu. Na pewno nie Julian Tuwim, Lokomotywa i inne wiersze. Tylko bardziej dojrzałe książki już. Nie. To może od razu pana Tadeusza. No właśnie, wiesz co? No. Ja miałem pana Tadeusza, jak poprawiłem go. No. No ja teraz patrzę, a ja mam taką książkę. A ty co? Nie, znaczy co? No nie wiedziałem, że mam Tadeusza. Ale to czekaj, znaczy to zaliczyłeś to? No. Jak to zaliczyłeś? No zaliczyłem pana Tadeusza, no. Znaczy, moment, nie rozumiem. Jak można zaliczyć coś, czego co się nie przeczytało? Znaczy ja nie wiedziałem, że ja mam książkę. To jak ty żeś to zaliczył? Normalnie. Nie czytałem książki. Neta. Czego? Z neta. Streszczenie pewnie. Nie tylko. Co? Nie tylko. A co jeszcze? Oj, dużo rzeczy już. Film też oglądałeś? Ale nie, ale nie widziałem, że mam książkę. No to przynajmniej. A kiedy ostatnio sprzątałeś w pokoju tak gruntowo, tak jak teraz? Bo nie, to jest gruntowe sprzątanie. Nie, znaczy nawet. Idziemy zobaczyć. Nawet jeżeli sprzątałem. No. To nie grzeba w tej szafie.
A czyli co, od kopaliska znalazłeś? No i zobacz, ile mam tutaj pierdół różnych. No to muszę się tego pozbyć. No nie... Moje książki, które ci dam, masz ich nie wyrzucać. Które? Masz mi te... masz przygotowujące do matury, słowniczka ortograficznego, ja też nie chcesz. Słownik języka pod tego, co nie... encyklopedię. Tego, co nie chcesz, proszę mi położyć do pudełka, ja sobie to schowam. A gdzie są takie pudełka? W chatce. No takie rzeczy, po co mi to? To co jest twoje, to twoja sprawa. Moich proszę nie wyrzucać, bo póki co potomstwa nie planuję, ale nigdy nie wiadomo, kobieta zmienną jest. Czyli do chatki po karton jakiś. Tak, i proszę mi moje książki złożyć, bo muszą być. Patrz, co znalazłem jeszcze. O, i co, nie zniszczyłeś tego dziennika, pamiętacie jak to? Nie zniszczyłem. Ja pamiętam, jak było pełno filmów, zniszcz ten dziennik. Ludzie specjalnie to kupywali, żeby to nagrywać na YouTubie i niszczyć to. Przeszedł już tyle i miałem też go wywalić, ale mówię, dobra, pamiątko. No ale to nie zniszczyłeś go w końcu. Jak to nie? A to nie jest było tak, że... tak, że... A to nie robi się tak, że pod koniec się go spala? Nie, no to niektórzy sobie tak robią. Aha. Humor bez granic. No i po co mi te rzeczy? Ale pana Tadeusza to sobie zostawię, bo ładne jest. Tak, bo to już jest to poważniejsze, prawda? Tak. Pan ma to chciała, chyba było moje, mam, nie? Mam takie rzeczy. A i ten mój pan Tadeusz to było chyba moje. No tak, ale ładnie wygląda, jako zostawię. Tak, zostaw sobie. Tak, a propos, jak jesteśmy już tak poważni, to zobaczcie, jaką kolekcję ma młody. Wow. Czekajcie, niech dobry, ja... nie taki młody, pomyślałam, że tutaj jakaś lokomotywa. No tak. Że... a ja jestem pełnoletni. A co to są? Brandy, tak? Co? Nie, no brandy to... Może jedna butelka jest tutaj. A whiskacze, tak, bo on jest degustatorem whiskacze. Tak, nie, ma dowód, więc lokomotywa to taka, wiecie, cofnęła się 15 lat do tyłu. Dobra, idę, bo idę się myć. W końcu no. Idź się umyć. Jak ty tak mogłeś powiedzieć publicznie? Także Wenę, słuchajcie, nie miałam do treningu, ale do życia, jak widać, jest. Czesław znowu u mnie. Dobra. Dobrze. Pranki zrobione, trening zrobiony. Zostaje o pranie, trzeba posprzątać. Takie życie. Różyczka prawie, ledwo. No jak te róże. Ja nie wiem, dlaczego te kwiatki o tej porze są takie, że... To wtedy ona tutaj ma ciągle promienie słońca. Nie wiem, czy widzicie, więc może dlatego, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Mam też z Wintet jedną książkę. Książkę. Książki nawet mi w głowie przez młodego. Mam do sprawdzenia też... jedną kurtkę do przemierzenia, bo pani do mnie pisała. Muszę to pamiętać zrobić. Dobra, słuchajcie. Idę się ogarniać. Jak się ogarnę, to idę szykować te flaki. I trzymajcie kciuki, bo nigdy nie robię flaków. I Kamil też nie wie, żeby dziadł flaki. A niespodzianka tiramisu, nie wiem, czy wspominałam, się udała bardzo. No. A potem wam opowiem, dlaczego nie zrobiłam tak, jak miałam zrobić z tym... z tym zdjęciem w samochodzie, żeby se poszukał. No, teraz idę. Do później. Nie, no to mi się podoba, to sobie zostawię, może tego kryta. Pa. Dobry. Cała ja. Też tak chodzicie, wszystko na raz, żeby wziąć. Że przypadkiem nie iść jeszcze raz na górę. Wzięłam ładowarkę. Nie wiem, wam chyba będzie przeskoczyć ten hałas. Wzięłam ładowarkę, wzięłam myszkę, laptopa. Trzeba zmontować vloga na jutro, czyli piątek dla was. Co znowu tu pika? Okej. Okay. Dobra, co ja już zrobiłam? Już pokazuję. Tu tak, tu mają się zagotować flaki. Flaki. Tak. Tu w tym garze ćwiartki są i wołowina. Też się zagotować, będziemy zbierać szumowinę. I tutaj zaraz sobie tu muszę porządzić, wytrzeć stół, bo masakra. Ja chyba tylko po prostu dbam o takie rzeczy, najbardziej do mnie zwraca uwagę. Nie przechwalając się, ale tak. Więc zaraz biorę szumowiny. I co? I montuję właśnie vloga. A,
Pokażę wam, co mam na sobie i pokażę wam coś jeszcze. Na sobie mam, słuchajcie, te spodnie z H&M-u. Bardzo je lubię. Super są, podlinkuję wam. I bluza z beżki, ten taki nietoperz. Widzicie, jak są wyższym stanem spodnie, tak fajnie to wygląda w tych krótkich? Ja tak lubię trochę tak widzieć, ciałka widać, tak super. Byłoby super, jak przyszłam. Przyjechała moja mama i kupiła bułkę słodką. Nie, nie zjadłam całej. Chociaż teraz kto mi uwierzy na słowo, nie? Jak widzą, co widzą. Nie, nie zjadłam całej bułki. Ja dosłownie, o, zjadłam taki kawałek, bo sobie odkroiłam. Zresztą mój brat pożarł. Uwierzcie mi. To nie chce wierzyć, to nie musi wierzyć. Ja wiem, co mówię i wiem, jak było. Dosłownie zadam taki kawałek. Tak jak tutaj widać. Odkroiłam. I na dzień dobry wystarczyło około 10-15 minut. I już żołądek, brzuch boli, także... Prawda? Ty zjadłeś tą całą bułkę słodką? Nie, mama też. Mama też. Nie, ja właśnie ten kawałek taki zjadłam. Miecio? A resztę ty. Miecio? Nic, chcę im powiedzieć, żeby nie myśleli, że zjadłam całą. Zjadła całą. Nie, nie zjadłam. Chcę powiedzieć, że zjadłam tylko kawałek i jest mi już niedobrze, boli mnie żołądek, brzuch i dlatego nie mogę jeść sera na biało i tak dalej, i tak dalej. Teraz byście się mogli mi powiedzieć, dlaczego odkro to wiesz, skoro jesz. Pokusa, moi drodzy. Słodycze. Lubię, więc jem. No. Także tak to teraz wygląda. Słucham? Teraz już nie ma nic słodkiego. Całe zjedzone. Także tak. Dobra, wycieram, słuchajcie, stół i biorę się za montowanie. I ją. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something. Dlaczego flaki muszą tak walić? There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Dobra, dodam soli. I teraz koło godziny będą się gotować do miękkości. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last.
last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. No, i mamy. Także około godziny niech się gotuje. Tutaj szumowiny pozbierane. Dodałam teraz właśnie, tak widzieliście, pieprz czarny, konkretną garść, ziele angielskie, wegetę, liść laurowy, bo wcześniej już sól była, więc teraz soli nie dodawałam, marchewkę, pietruszkę, seler, cebulę, por. No i to będzie się gotować tak na małym ogniu, jak na rosół. I tak, a ja idę do pracy. A to niech się pyrkocze. Zmywarka nastawiona, posprzątana. Działamy dalej. Dobrze, słuchajcie, w sumie nie wiem, czemu to pokazuję, jak robię flaki. Ale już tak zaczęłam, to mówię, a pokażę, bo robię to pierwszy raz. Gdzieś tam z internetu trochę, ale najbardziej gdzieś tam z pomocy mamy korzystam przez telefon, bo nie ma jej w domu, więc dzisiaj pośmiałam się do niej, że kurde, te kulki nawrzucam, a potem... No widzicie? Śmiałam się do niej, że dzisiaj wykonam do niej tyle telefonów jak nigdy. A dlaczego? Bo robię flaczki. Dobra. I tak, koło godzinki gotowały się flaczki. A wy nie widzicie flaczków. To muszę wam pokazać flaczki. O, tu tutaj w tym garku, albo w ogóle to tak. W tym garku tutaj się gotowały flaczki. Koło godziny. Ja już to wyłączyłam. Niestety musiałam, słuchajcie, tego... Nie powiem czego. To śmierdzi. Dlaczego one w ogóle muszą tak śmierdzić? Spróbowałam razem z moim bratem. Miał tylko on, ale jakby trochę miał z tym upór straszny, więc spróbowałam i ja, jako pierwszy obywatel, próbując, że nie otrujesz się, człowieku. Mojego gryza wzięłam do buzi, żeby spróbować, czy są miękkie. Są miękkie. Mówię, gotowałam koło godziny, trzeba sprawdzić. I wiecie, ja już chciałam je odsączyć, te flaki. Marchewka jeszcze, razem z wołowinką, niech się gotuje. Chciałam odsączyć te flaki, ten wywar wziąć, wylać. A mama do mnie mówi, broń cię Boże, nic nie wylewamy. No więc powiedziała, że mogą te flaki sobie leżeć w tym wywarze, gdzie były gotowane flaki. I więc zostawiłam tam ten garnek. Tutaj sobie wcześniej, jak widzicie, wyjęłam warzywka, ale damy jedną pietruszkę. Tu już mamy trzy, więc w sensie marchewki, dodamy jedną pietruszkę. I więcej już nie. Ani cebuli, ani pora, ani selera. Kurczak ma stygnąć, a wołowinka na małym ogniu ma się pyrtolić. Żeby wołowinka była taka mięciutka, bo później musimy kurczaczka, jak ostygnie, i wołowinkę pokroić w paseczki. I potem to wszystko razem. No i marchewkę pokroić w kosteczkę razem z tą jedną pietruszką. I potem to wszystko razem do kupy, doprawiamy cebulkę, ale to wam pokażę. Dobra, słuchajcie, sytuacja ma się tak. Jest ciemno za oknem. Doprawię gotowanie rosołu. Czemu jestem taka czerwona? To takie światło pada. I tak. Jak widzieliście, miałam tutaj warzywka. Wzięłam jednak, dodałam jeszcze jedną pietruszkę i ona się gotowała. Wiadomo, wcześniej wyjęłam marchewkę, którą tu już pokroiłam. Zobaczcie, mniej więcej w taką kosteczkę skroiłam te trzy marchewki. Później, tak jak widzieliście, gdy ostygł kurczaczek, to wzięłam, właściwie to nawet nie kroiłam, bo to jest takie kruche, że nie trzeba tego kroić, tylko tak po prostu porwać. No i na tym, słuchajcie, skorzystał Czesio. Zaraz mu to damy, albo teraz damy. Chodź, Czesiu. No, mam pyszności dla ciebie. Tu światełko. O,
będzie ci smakować. Ja wiem, że będzie, ale chrząstki, skórki, wszystko co mięciutkie. I Czesław może zjeść. Kości zostały o tutaj, to potem wyrzucimy. Będzie miał na jeszcze jeden obiadek, ale tu mu schowam do lodówki na jutro. No i to mamy właśnie kurczaczka. Gdy ugotowała się pietruszka, to wzięłam właśnie, właściwie to nie dwie, tylko tak troszeczkę ogonek z tej drugiej wzięłam, odłożyłam, żeby nie było takie, wiecie, też to pietruszkowe. No i to takie pokrojone sobie leży. W tym samym czasie, cały czas sobie leżą te flaczki w tym wywarze, co się gotowały. Wołowinka tutaj, o, tak nam się pięknie gotuje. Na razie, słuchajcie, wody nie dolewam, bo wiadomo, jak wyjęłam kurczaka, warzywa, to od razu nam się jakby wydaje to mniej. No wiadomo, też się wygotowuje, ale na razie nie dodaję wody, dlatego, bo jak wrzucę tego kurczaka, marchewkę, wszystko na gotowo, z cebulką, przyprawami, to wtedy ocenię, czy dolać wody. I wtedy jeszcze podgotuję, więc wołowinka jeszcze trochę musi się pogotować. Generalnie no co, marchewka gotowała się myślę około 1,5 godziny w takim właśnie, jak widzicie, o, na takim malutkim ogniu, czwóreczce, to się tak cały czas bulgotało. Wcześniej, jak widzieliście, wyjęłam kurczaka, więc kurczak około godzinki, z 2 godzinki mogła w takiej temperaturze gotować się pietruszka, ale wszystko kontrolujemy, słuchajcie, bo to kwestia ułożenia mocy naszej kuchenki, tak? Więc no myślę, od której ja to zaczęłam gotować? Niech ja tu zobaczę w ogóle czas, bo ja dzwoniłam też do mamy, 16, mamy 17:18, 2,5 godziny, słuchajcie, gotuje się już wołowinka. Ja zwykle tak gotuję 3 godziny, żeby była taka mięsiutka do obiadu, więc myślę pół godziny może się jeszcze pogotować, w szczególności, że to zobaczcie, jest taki większy kawał jej, tak? Okej, potem jak to wyjmę, to myślę, że przez durszlak przeleję ten wywar, żeby tych kulek, ziela angielskiego, tego wszystkiego nie było, by przyjemniej się jadło. Skroiłam cebulki, mniej więcej, o, takiej wielkości one były, 2 sztuki, na taką drobniutką kosteczkę. I jak będę miała tą wołowinkę już schłodzoną, pokrojoną, bo ją też będzie trzeba ją schłodzić i pokroić, tak samo jak kurczaczka, to wtedy podsmażę w tym czasie cebulkę na taki złocisty kolor i będę dodawać przyprawy. Ale myślę, że jak do tej części sobie przejdę, to wam pokażę. Ja normalnie będzie, słuchajcie, moje pierwsze flakowata, flakczkowa zupa. Aż się muszę napić. No, więc siedzę przy tym od godziny 16, więc no trochę zajmuje, ale szkoda, że nie czujecie tego aromatu, jak wszystko tu pięknie pachnie. Dobra, także wołowinka się mi zrobi, gdzieś za pół godziny pokroję ją, posmażę cebulkę i wam pokażę, co dalej będę robiła z tym. A ja uciekam dalej montować, vlogować. Te teraz vloguję dla was. Uciekam. Jeszcze wam tylko tutaj pokażę, zobaczcie, no jak nic smakowało. Od razu jak przestałam mówić, to Czesiu zjadł i poszedł do dziadka do pokoju, także no smakuje, smakuje. Czesiu poleca. Wołowinka, słuchajcie, już jest mięciutka, także wyjmuję. Niech się studzi. O! Widzicie to, jak się rozleciała? Może trochę was niżej powinnam jeszcze wziąć. O tak. Chcę widzieć moje kawałki, co wyjmuję. No, pięknie. Uwielbiam taką, jak się tak rozlatuje. Brzmi to tak, bym jadła. A mi to chodzi o to, żeby właśnie taka mięciutka była. Także słuchajcie, wołowinka gotowała mi się takie dobre 2,5 godziny. Prawie 3. Dobra. Mamy wołowinkę, niech się studzi. I teraz ten wywar wezmę, przeleję przez sitko. Garnek, sitko, żeby naszego luksusu nie wylać. Oj, dzięki temu pozbędziemy się tych pieprzu i tych niepotrzebnych rarytasów, których zwykle nie lubimy.
jeszcze wołowinka się znalazła. Także zobaczcie, ile tego wszystkiego było. I to zaraz dam do śmieci. I nasz wywar z powrotem przelewam do tego garka, który był, bo przecież chcemy dużo zupy. Dużo zupy, tak. Ale słuchajcie, zabójczy zapach. Szkoda, że tego nie czujecie. No i co? Dalej zostawiam to na kuchence. Na razie wody ani nic nie dolewam, tylko przykryję to pokrywką. I tak sobie, niech to sobie po prostu stoi. Wyszło mniej więcej, wam was jeszcze pokażę, bo nie wiem, czy widzieliście. No mniej niż pół zdecydowanie, chociaż pół, może i pół. Ile to pokazuje? No lekko mniej, bo pokazuje poniżej troszeczkę czwórki, a jest 8-litrowy garnek. Czekam, aż wołowinka mi przestygnie, pokroję i pokażę wam, co dalej. Jeszcze słuchajcie, skakuję tak szybko w kadr, żeby wam pokazać, że do tego nawet jak jest dobrze ugotowana, że w sensie o, tak się rwie, to nawet niepotrzebny jest nóż, bo możecie paluszkami sobie o, w ten sposób to porwać. Także ja dzielę na takie części. I wracam do was później. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Okej, jestem z powrotem. Słuchajcie, cebulkę podsmażyłam, tak? Na dość konkretnej ilości oleju. No taki dziewiątce, czyli średnim palniku. Już wyłączam, żeby mi się nie spaliła wołowinka. Tutaj mamy flaczki, pietruszkę, marchewkę i kurczaka, przyprawy. I co robimy z tym dalej? Podgrzałam też, słuchajcie, ten wywar. Ja sobie jeszcze raz włączę ten wywar, który był gotowany, przelewaliśmy, żeby był ciepły, gdy to robię. I co do niego wlewam? Wlewam do niego flaczki. Mamy tutaj poniżej 4 litrów. Zaraz wam powiem, ile teraz będzie tego. Ok. Dodaję do tego wołowinkę. A, już nam się podniosło do 6. Jest wołowinka. Dodaję do tego marchewkę i pietruszkę. Ok. I dalej dodajemy cebulkę. I dam sobie go bliżej, żebyście widzieli, co ja tu robię. Będzie na 9, chociaż może nawet bardziej, bo muszę to podgrzać. Kurczaka na razie nie podaję z tego względu tutaj w misce, bo nie skruchy, żeby mi się nie rozgotował. Wezmę wazówkę. Przemieszamy to najpierw. Słuchajcie, jakie tu są zapachy. Normalnie szok. Cudownie to pachnie. I teraz dodajemy przyprawy. Paprykę wędzoną. Na razie dodaję tak na oko, a potem sobie ocenię, będę próbowała, czy więcej, czy mniej. Paprykę ostrą. Nie za dużo, żeby to też nie było takie zabójczo pikantne. Przyprawa do flaków. Ok. Paprykę słodką. Gałkę muszkatołową. Akurat jej to nie za dużo, bo ona jest taka intensywna. Wiem, że nie każdy lubi. I mieszamy. I to niech się nam teraz, słuchajcie, zagotuje.
Fajne tu ściutkie takie wyszło. I gotujemy to, gotujemy, żeby nam zaczęło to bulgotać. Przykryję pokrywką. Ok, zagotował mi się, popróbowałam i powiem Wam tak. Żadnej papryki już nie dodaję. Wsypałam jeszcze trochę przyprawy do flaków i gałki muszkatołowej. Dosypałam pieprzu i wydaje mi się, że soli nie będę dodawać. Tylko wiecie co dodam? Sosu sojowego trochę wleję. On jest taki słonawy, a może dodać też takiego fajnego posmaku. I zdradzę Wam taki trik, skąd zauważyć zapach i smak. Najlepiej wziąć sobie na łyżeczkę, czy tam łyżkę, talerzyk i do świeżego powietrza, żeby wyczuć ten smak, zapach danej zupy. Raz, że niech mi się trochę zagotuje, ja posprzątam w tym czasie zmywarkę, bo mi się właśnie wyprała. Wrócę jeszcze raz. Powącham, spróbuję, jak będzie kit, to daję kurczaka i pokażę co dalej. Przy otwartym oknie, pamiętajcie. Idealne. Ani soli, ani pieprzu, nic. Dodajemy kurczaka. A dlaczego kurczaka na samym końcu? Żeby nam się tak bardzo nie porozwalał. Przemieszam. I teraz wiecie, ile mam tego wszystkiego? Prawie 8 litrów, także nie dolewam tu wody, nic, bo wyszłoby za dużo. Dobra, i to też niech mi się zaraz zagotuje. Troszkę wezmę palnik, podkręcę na jakieś, ja wiem, 13. Ok, zobaczcie, zagotowało się. Zmniejszę teraz temperaturę z powrotem na taki mniejszy, jakąś myślę 4. Bierzemy majeranek na sam koniec. Pewnie zdziwiliście się, dlaczego wcześniej było majeranku. Bo robimy teraz tak. W rączkę i trzemy. Wtedy wydobywamy największy aromat majeranku. Jeszcze wezmę raz taką garść. I trzemy. Pod wpływem ciepła wtedy najintensywniejszy jest majeranek. Ok. I znowu przemieszam. I to słuchajcie, niech nam się zagotuje w takim małym palniku. Ja mam na piątce przez około 10 minut. I wyłączamy. Niech się przegryzie. Żałujcie tylko, że nie czujecie tego zapachu, jak to pięknie tutaj wszystko pachnie. Dobra, trzeba nagrać efekt końcowy, nie? Tak już tak na finiszu jest. Był przed chwilą mój brat degustator, jeśli chodzi o przyprawy. Powiedział, że już nic nie trzeba, więc nie dodaję ani pieprzu, ani soli, bo wiecie, jak dodaliście kurczaka, to mógł trochę coś zmienić smak, coś wciągnąć i tak dalej. Ale jak mówi, że dobry, o, ma się to tak. Zaraz Wam powiem, ile w sumie mi to zajęło. Ja tutaj żadnej zasmażki nie robię, bo my lubimy o taką formę takich flaczków. No, także ja już to wyłączam i niech to się dalej przegryza, bo tak jak wiemy, flaczki są troszkę takie jak bigos, że im dłużej, tym są lepsze każdego dnia. Jutro też mogą smakować inaczej. No dobra, sprawdziłam na telefonie jeszcze raz. Zaczęłam gotować o 16. To 16, 17, 18, 19, 20.
ale to jest tak jak z rosołem. Rosół im gotujemy dłużej, każdy z Was na pewno to wie, tym jest po prostu bardziej aromatyczny, smaczniejszy zapach, wszystko. No tego nie trzeba tłumaczyć, bo to jest oczywiste. Teraz ktoś by mógł powiedzieć, a ja wolę szybciej i kupić te flakony, tak, i coś tam pododawać. Nie. Ja byłam taka, że ja lubiłam wszystko sama, wtedy lepiej to smakuje i taka jest myśl, że zrobiliście to sami. Sami mięso, sami, od samego początku wszystko, a nie z takich flaków, że dodajecie. Kto jak gotuje, kto jak lubi, ja gotuję w ten sposób. Także no jestem ciekawa opinii, bo to był prezent dla Kamila, bo pamiętam już ileś do tyłu i nawet ostatnio powiedział mi, że ale byś jadł flaczków, ugotowałabyś, a ja w sumie nigdy nie gotowałam flaczków, przynajmniej sobie nie przypominam takich rzeczy, może kiedyś na Pawianicach mieszkaliśmy razem, ale generalnie nie pamiętam takich rzeczy i nic nie wie, dostał tylko ten deser tiramisu, także jestem ciekawa jego reakcji, bo wie, że tylko szykowana jest niespodzianka, a pokażę Wam tylko jak mu wzięłam, pokazałam, że mam jeszcze jedną niespodziankę. Nagrałam coś takiego i machłam szybko do góry, żeby nie zauważył innych rzeczy. Tam wiecie, wtedy stał kurczak, wołowina, warzywa. I napisałam mu, jaką jeszcze dziś obstawiasz niespodziankę. On do mnie mielone, do niego pudło. Zobaczymy, co kuchnia dziś szykuje, do niego napisałam. On do mnie, to muszę czekać w niepewności, a ja do niego zdradzić ci troszeczkę, on do mnie tak, a ja do niego, to będzie wielka niespodzianka, z wielka niespodzianka dużymi wołami. On do mnie, dobrze, to już się nie mogę doczekać. Także no jestem ciekawa. No nie, słuchajcie, idę montować tego vloga, jestem z siebie zadowolona, bo już do mnie dzwonił, więc w sumie pewnie wraca. Gdzieś wiem, że musi tylko jeszcze wejść po wyroby, bo jeździ do kolegi, który zabija swoje świnki i robi wyroby na sprzedaż, także pewnie za jakąś godzinę będzie jadł. Jak naleję, to Wam pokażę i Wam opowiem historię z tiramisu przy nim. Jestem ciekawa w ogóle jego reakcji. Co? Misiaczki flaczki zrobiły. No, specjalnie dla ciebie. 4 godziny przy tej kuchni stałam. Misiaczki. I sama, żadnego tu flaka nie było, wszystko sama żem robiła. Nagrywasz mnie. Tak, żebyś mnie tutaj teraz, wiesz, uchwycił swoje uczucia, co czujesz. Zaraz będziemy próbować. Jeszcze łyżunie nie. Chcesz chlebka? Nie wiem. Może trochę. A ty co byś jadła? Ja już tam jadłam. Proszę. Nie, gdzie nie? No próbuj. No czekaj. Mama dzisiaj miała 50 telefonów. To jeszcze trochę. Gorące? Bo nie grzamy jeszcze raz. No pyszne, daj bo już. Ale podlisujesz się, bo jest kamera, nie. Czy na serio? Na serio. Pyszne. Dobra. O, niech ludzie widzą, w ogóle... zobacz ile mięsa. No, to są prawdziwe flaczki. Dobra, Krzysiu, teraz będzie twój prezent. Jeszcze musisz coś zjeść? A młody nie chce przyjść. Ponieś dziki. Moment. Po kuflu. Mama, chcesz? Nie, ja Krzysia troszkę wezmę. To jest dla Dominika, a ty ewentualnie jak będziesz chciał jutro do pracy. Nie, ja jutro. Taka rozpusta dla mężczyzn. O. Ja, słyszeliście to? Ja. To jest z alkoholem. Ups. Nie pojedziesz do domu. Ty się opijesz jeszcze.
Zajebioza. Cześćku, i ty dostaniesz przekąskę z okazji dnia mężczyzn. Proszę. Nie będę tam miał awanturowo się, ani w drugim Boże. Długo słuchajcie, czekać nie trzeba będzie. Zaraz tutaj będzie z powrotem. On szybko działa. Też to dlatego, że te steady są bardzo cienkie i teraz jak pojedziemy, będziemy musieli rozejrzeć się za czymś większym dla Cześka. A na to nie patrzcie. To jest taki mój. O. No i co, Czesiu? On tu stoi, ja już zjadł. A, on jeszcze przegryza, przepraszam. O, i już? No pokaż się im tu. No pokaż im się tu. No masz. Dobra, to teraz mogę powiedzieć tak oficjalnie, jaki był inny plan i dlaczego pytałam się o tego busa. No. Bo ja ci miałam... Nawet zrobiłam zdjęcie i nawet pokazałam. Zrobiłam zdjęcie torebki, tej zielonej. I miałam ci schować to w Astrze, tą torebkę. I żebyś w ogóle tego nie zauważył. W ciągu dnia, żeby ci wysłać zdjęcie tej torebki. I że znać tą torbę. I ty miałeś znaleźć tą torbę i wtedy wszystko dalej miało się potoczyć. To ja bym musiał do górki iść po nią. I dobrze, że przed pani właśnie pomyślałam o tym, że ty jeździsz busem. Bo byś wrócił z tym tiramisu i byłoby no. Tyle z niespodzianki. Dlatego musiałam to rozegrać w ten sposób. To Rafałowi też smakowało? No. No to dobrze. No ale ma gdzie zdjęcie wysłał, co ja. Tak, bo ja nie tylko dałam Kamilowi, ale też dałam jego koledze, z którym robi. I tak cię kusiła, żeby już nawet przed śniadaniem zobaczyć? No tak. Przepraszam, bo to będzie. O, ale mówię. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie wiem, co jest lepsze. To czy to? O, nie wiadomo, czy flaczki, czy tiramisu, także. Trzymajcie się, hej.